Ale w każdym razie się już sprawnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak samo jak wczoraj zaczynamy od crossfitu. Kolejny dzień, trochę pracy nad swoim ciałem i zaczynamy robić dobre rzeczy dla świata. Więc dzisiaj był dzień gimnastyki, plus pozwoliłem sobie zanabyć masełko orzechowe, które całkiem dobrze komponuje się z moją dietą, na której teraz jestem, slow carb. Od początku rozpoczęcia tej diety już jestem 4,5 kg w dół, czyli bardzo dobrze. Energia też na wysokim poziomie, czyli jeszcze lepiej. No i wspaniałe soboty, gdy można sobie spokojnie poobżerać się bez żadnych ograniczeń. Dieta slow carb działa póki co dobrze. I już w drodze do firmy, idę piechotką, żeby pomyśleć, posłuchać książeczki. Mam całe 9 minut na to. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, zaczynam powoli już, w chwili gdy tak odrobinkę się ta sytuacja z moją firmą ustabilizowała, dosłownie odrobinkę na chwilę, staram się tak projektować najbliższe dni, żeby w dane dni robić pewną czynność. Na przykład dzisiaj mam bardzo dużo ilość spotkań, a jutro mam całkowity dzień dla siebie, to znaczy, że z rana robimy webinar na stronie Chmurowisko, a potem do samego wieczora nagrywam wideo do Szkoły Chmury, do różnych programów, więc takie dni będę starał się jeszcze bardziej budować, żeby każdy dzień był tematyczny. Wtedy można bardzo ładnie planować, co jesteśmy w stanie zrobić w danym tygodniu. Mgła. Bardzo pozytywny dzień. Odbyliśmy dzisiaj 3 rozmowy rekrutacyjne do naszego zespołu, więc mamy w tej chwili high quality problem, bo szukamy ludzi do pracy i nie jesteśmy w tym jeszcze najlepsi, więc ten proces trwa. Natomiast mamy kilku bardzo solidnych kandydatów na naszych współpracowników, żebyśmy razem robili. Czekam właśnie na Ubera, bo jadę jeszcze się spotkać z jednym z moich klientów i potem wracam do domu. Jestem na Mordorze. Przywiózł mnie sympatyczny pan Muhammad, który był ekstremalnie zdziwiony, że za słuchawki można płacić 799 zł i się z tego cieszyć. Tak. Więc jestem na miejscu. Generalnie. I dotarłem już do domu. Czekam do pracy, natomiast przyszły książki ostatnie. Cała moja skrzyneczka. Zaraz zobaczymy, co mi się kręci, natomiast potrzebuję się rozebrać i ochłonąć, bo miałem właśnie bardzo fajne spotkanie. Dobra, sekundkę. Postanowiłem kupić książki do swojej półki, ponieważ gdy się wprowadziłem tutaj, zobaczyłem, że jest bardzo fajna szafka i pomyślałem o takiej idei, żeby w każdej z tych półek trzymać jedną książkę, która a. najbardziej zmieniła moje życie, ale b. jest bardzo książką, jak to się mówi, actionable. Przykład. Mamy książkę For Our Body i właśnie robię też sobie zakładeczki, czyli książka, która mogę wyjąć z szafki w dowolnym momencie. I tu jest miejsce mojej książki. I w chwili, gdy potrzebuję danego zagadnienia, wyciągam, robię robotę, odkładam. Narzędzia, nic więcej. Przyszło się na taki plan, żeby opowiedzieć historię z każdą z tych książek, ponieważ każda z tych książek ma w sobie pewną część mnie. Część, która zmieniła moje życie, jak 4 Hour Workweek czy Anything You Want. Już nie mówiąc o The Inevitable, albo książce, który cały czas pada, czyli Getting Things Done. To zrobimy sobie kiedyś, natomiast dzisiaj chciałbym pokazać wszystkie książki, bo chyba tu znajdują się wszystkie. Tak więc, najpierw przedstawię te książki, które są w tej chwili i powiem, dlaczego są fajne. Czyli Getting Past Now, książka o negocjacjach, która bardzo fajnie wyjaśnia proces negocjacji w trudnych przypadkach. Coś, co mi strasznie pomogło w życiu. Don't react, don't argue, don't reject, don't push, don't escalate. Bardzo fajna książka, która daje mi dużo wartości, wracam do niej często. Boron Letters, czyli listy pisane od ojca do syna a propos sprzedaży. To było pisane bardzo, bardzo już dawno temu, w latach chyba 80. czy
coś w tym stylu, gdzie jeszcze nie było komputerów. I tutaj ojciec tłumaczy synowi, jak pisać listy marketingowe i sprzedażowe. Jedna z najlepszych pozycji copywritingu, jaka jest. I jest to książka darmowa. Raczej nie ta, ale można ją pobrać z internetu za darmo. Extreme Ownership, czyli jedna z głównych zasad, której uznajemy w filmie Chmurowisko. Jest tutaj bardzo dużo mądrych rad do tego, dlaczego nie warto zwalać winy na innych, a brać odpowiedzialność za siebie. Dlaczego takie zespoły mogą odnieść niesamowite sukcesy. 4 godziny ciało, czyli kwestie związane z odchudzaniem, budowaniem swojego ciała, bieganiem. Niesamowicie pomocna książka. The Inevitable, książka o przyszłości, czyli jak będzie wyglądała technologia za parę lat, która będzie kierowała naszym życiem. Albo my będziemy ją kierować. Tools of Titans, książka Tima Ferrisa i z niesamowitymi mentorami Tima, która ma w sobie masę wartościowych rzeczy. Kiedyś przez nie przejdę, natomiast w wersji Kindle zaznaczyłem prawie pół książki. Getting Things Done, czyli najlepsza książka w temacie produktywności. Niektórzy jej nie lubią, niektórzy nie lubią Davida Allena. Moim zdaniem wartości, które są w tej książce, są uniwersalne. Taktyki na zasadzie, żeby robić podsumowanie tygodnia, żeby robić inbox zero i te sprawy. Elementarz produktywności. 4-Hour Workweek nie polecam. Proszę nie czytać, jeżeli nie mamy dobrze ułożonego życia, bo może namieszać w naszym świecie. The E-Myth Revisited jest to książka o przedsiębiorczości. Jedna z najlepszych książek, jaką czytałem w temacie budowania procesu, budowania managementu, ustalania KPI. Po prostu książka genialna w formie historii robiona. I Anything You Want, czyli książka, która mi nauczyła, że budowanie firmy może być przyjemnością i nie trzeba wcale słuchać innych, można robić własne zasady i robić firmę przyjemną, małą, która wolno rośnie. I zobaczmy, co tu się jeszcze pojawiło w mojej skrzyneczce. Książka o bardzo kontrowersyjnym tytule i mało kto lubię ten tytuł, natomiast uwielbiam tę książkę. Felix Dennings, jeden z multimilionerów, naprawdę dużych milionerów, który wydawał większość czasopism, które czytaliśmy a propos PC-ów, Maców i masę innych rzeczy, opisuje swoje życie z perspektywy historii, o tym, jak budował swój biznes, gdzie doszedł, gdzie powinien się zatrzymać i dlaczego niektórych sytuacji w życiu bardzo żałuje. I to jest ekstremalnie otwierająca oczy książka o bardzo przewrotnym tytule. Więc ona tu trafia, bo jest bardzo wartościowa. Książka, która całkowicie zmieniała mój świat w temacie, jak działa nasze ciało, dlaczego tyjemy, dlaczego kalorie nie mają znaczenia. Więc jest to wow książka i na pewno do niej jeszcze wrócę niedługo kilka razy. The 22 Immutable Laws of Marketing. Moim zdaniem jedna z najlepszych książek o marketingu, jaka istnieje. 22 zasady, które trzeba stosować, których ja stosuję, moi drodzy, budując markę Chmurowisko już od wielu lat. To jest perełka, to jest diament. The Personal MBA. Książka, która mi otworzyła oczy na temat tego, jak działa biznes. Wręcz opisująca w krokach, jak budować firmę, na czym polega firma, jakie są sposoby marketingu, sprzedaży, zatrudniania. W dość przystępnej formie, jak autor tłumaczy, są w niej zawarte całe studia MBA. Więc lepiej pieniądze, które się wydają na studia MBA, przeznaczyć na tę książkę, a resztę przeznaczyć na eksperymentowanie z budowaniem własnej firmy. Niesamowita. Książka, którą uwielbiam, opisującą historię Elona Muska. Człowieka, którego trochę się wzoruje. Nie wszystkie wartości, które uznaje Elon, wyznaje, natomiast uwielbiam tego człowieka i jego brak strachu przed zmianami w życiu. I staram się tym też inspirować. I biografia numer 2. Total Recall. Człowiek legenda, który, jak się okazało, wszystko co w życiu osiągnął, to zaplanował. I cała idea trzech poziomów też jest bardzo powiązana z tym myśleniem, że po prostu wyznaczać cele i do nich dążyć. I to jest ta książka Total Recall. Schwarzenegger, który wcale nie był aż takim idealnym człowiekiem, natomiast w temacie budowania siebie w przyszłości, podążania za celami, więc dzięki Arnold i witam na mojej półeczce. Kolejna książka to The Ultimate Sales Machine. Moim zdaniem jedna z najlepszych książek uczących po co sprzedajemy, jak sprzedajemy i jak być dobrą osobą, która sprzedaje produkty, usługi, idee. Niesamowita książka, którą powiem wam szczerze, nie przeczytałem nigdy ani razu do końca, ponieważ zawsze wracam do niej od początku. Tak samo było z The Inevitable, zaczynałem ją wiele razy i nigdy nie skończyłem, ponieważ ilość informacji była tak przytłaczająca, że po prostu musiałem zaczynać od nowa. Tak samo ta książka, czytam, natomiast postanowiłem kupić ją w wersji papierowej, żeby móc z niej praktycznie skorzystać z niektórych informacji. I ostatnia książka na półkę. Książka, którą mało kto zna i człowiek, którego mało kto zna, natomiast
ta książka zmieniła moje życie na maksa i to przeczytałem ją po raz pierwszy, gdy chyba pracowałem w firmie AMG, czy może jeszcze w Attendę. Natomiast gdy ją przeczytałem, zrozumiałem, że najważniejsze w życiu to jest wybranie tego, i ta książka jest ekstremalnie actionable, czyli ma dużo kroków do wykonania, żeby wybrać tą osobę i na niej się skupić w naszym życiu, a cała reszta dookoła zacznie się bardzo szybko układać. I to był mój duży priorytet w ostatnich czasach i dzięki temu chyba jestem w miejscu, w którym jestem. Choose yourself, James Altucher. I to tyle, moi drodzy. Tak wygląda moja cała półeczka. I dostałem jeszcze jedną ważną rzecz, którą chcę pokazać, która jest częścią mojego biura i studia nagraniowego. Już pokazuję? Dostałem zasilacz. Bo zamówiłem ostatnio pewien element, do którego nie zamówiłem zasilacza, więc zamówiłem zasilacz. I ten zasilacz jest potrzebny, żeby robić coś, czego mi zawsze brakowało, gdy cokolwiek nagrywałem. A już podłączam. Światło. Tak świeci na maksa, a tak świeci jak nie na maksa. Plus ma jeszcze jeden fajny bajer. I tym samym. Do zobaczenia jutro.